Macie ludziki, z tej strony Shadow. I co dzisiaj? Co teraz kręcę? Piąty odcinek vloga. Znad stawu Olszak, który wam chyba na samym początku pokażę, bo to będzie znacznie ciekawsze niż to, co ja mówię. Chociaż czy znacznie bardziej ciekawsze niż to, co ja mówię? Nie sądzę, ale... No, taka ładna atmosfera, słoneczko świeci. O, patrzcie sobie. Staw jest. Nawet kaczki są tam gdzieś, jakieś kaczkę też możecie zobaczyć, jeżeli zobaczycie, to zobaczycie i nie zobaczycie, to jest kurwa problem. Znajdujemy się przy... Przy czym my się kurwa znajdujemy? Przy trasie. Kurwa, normal walking and rowerowej. Więc ludzie się na mnie gapią jak na debila, jakby nigdy nie widzieli, jakby ktoś coś kręcił. Kurwa, ale chuj im w dupę. Co na dzisiejszy vlog? Jaki temat? Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, nie zastanawiałem się nad tym. Będąc no, przy tak przyjemnej atmosferze, w tak przyjemnym miejscu, mówiąc szczerze, bym zaczął pierdolić o wszystkim i o niczym, ale no nie możemy, tak? Więc postanowiłem na dzisiejszy vlog wziąć na ostrzał naszą służbę zdrowia. NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. I od razu zacznę z grubej rury, to jest kurwa jebana kpina. To jest po prostu kpina w chuj. Ludzie, to co NFZ sobą reprezentuje, czyli te niby kurwa szpitale, czy wiecie co, szpitale od wewnątrz są od wewnątrz może i są nawet jakoś zrobione, bo jest wszystko poodnawiane, żeby było cudowne, chuje moje dzikie węże kurwa, tak żeby każdy pacjent czuł się cudownie. Od zewnątrz też kurwa odpierdalają różne takie te, gorzej jeżeli ktoś już ma zostać w tym szpitalu. Łóżka tragedia, starość, posiłki, to kurwa pies w schronisku więcej dostaje niż my kurwa na te posiłki. Dlaczego mówię my? Ponieważ no ja bardzo długo byłem w szpitalach, od dzieciństwa chorując na cukrzycę, tak, bo jestem chory na nią. Zresztą zrobię o tym też vloga. Widziałem jak z niepowiedzmy starego oddziału, na którym ja byłem, robiło się coraz gorzej. Ponieważ na starym oddziale, po pierwsze była kuchnia. Kuchnia, która gotowała własne posiłki. Nie było cateringu. Posiłki były ciepłe. Było dużo. Tylko czemu się najeść. A dzisiaj? Kurwa ludzie, dzisiaj catering, nie dość, że wszystko jest zimne, wstrętne. To jeszcze... Jakby wam to kurwa powiedzieć. Tego się nie da jeść. To jest obrzydliwe, naprawdę, uwierzcie mi. Zresztą ten, kto był w szpitalu dłużej niż parę dni, to się pewnie o tym sam przekonał. Jeżeli nie masz własnego jedzenia, nawet picia, to jest, masz przejebane. Druga rzecz, personel. Personel traktuje cię jak tylko śmiecia. Nie masz prawa powiedzieć własnego zdania, masz się ze wszystkim zgadzać, bo ty jesteś kurwa chory i ty nic nie wiesz o swojej chorobie, o swojej przypadłości. No kurwa, przepraszam bardzo, ja choruję na cukrzycę już hen lat, a kurwa no nie mam prawa się wypowiedzieć, bo ja nic o tej chorobie nie wiem. No ja kurwa z nią nie żyję na co dzień. Ale dobra, nie będę się denerwował. Kolejna rzecz. Ten kto ma kasę, a raczej zapłaci, to będzie miał luksusy, będzie miał własną salę, będzie miał podawane kurwa żarcie, no dosłownie przepraszam, jedzenie na tacy. Będą mu obskakiwać, będą mu wszystko robić. A osoba, która no, płaci co miesiąc na NFZ, ma chuj. Nie ma kurwa dosłownie nic. Jest traktowany jak śmieć, nie ma dosłownie. Nie ma zdrowego jedzenia, wszystko jest to samo, monotonia. Jest pierdolenie kurwa o zdrowym trybie życia. Gdzie jest ten zdrowy tryb życia? Jak ty nawet ze szpitala nie możesz wyjść? Z własnego oddziału nie możesz wyjść? No tak. Masz chodzić po oddziale. Mój oddział jeszcze, co ja chodziłem jako do dziecięcego lekarza i ogólnie byłem przyjęty na ulicę szpitalną, ulica szpitalna, szpital. Dziwna nazwa, ale chuj. To ze starego oddziału, który no był duży, znaczy no duży, był w miarę taki, że była aula, było miejsce do chodzenia, nawet do biegania, czy do czegokolwiek, było dużo sal. Zrobili 1/3 długości, wszystko jest kurwa utknięte, 12 łóżek na dzieciaki z całej Wielkopolski.
Bo uwierzcie mi, z całej Wielkopolski są po prostu dzieciaki sprowadzane do Poznania. To jest kurwa chore. Wiecie, co mnie teraz najbardziej bawi? Te spojrzenia ludzi, kurwa, co ten debil robi? Kurwa, kręcę coś takiego jak vlog, wiecie? Pizdy jebane. Ale chuj. Co by jeszcze powiedzieć o dzisiejszym NTZ-cie? Cięcia są. I to drastyczne cięcia. Oczywiście nie dla lekarzy. Bo przecież lekarz to musi zarabiać nie wiadomo ile tysięcy. No tysięcy, nie ukrywajmy. Ile tysięcy. Plus do tego może otworzyć własną klinikę, która nie będzie niczym obciążona. I ma po prostu kasy chuj. Ludzie, wiecie co? Przychodzenie do pracy na godzinę 8 i kończenie o 14, uważanie, że jest się wielce zmęczonym za siedzenie na dupie i nic naprawdę tak nie robienie. Wierzcie mi, na oddziale 11 na ulicy Szpitalnej w szpitalu lekarze nic nie robią. Zresztą tak samo jest na przykład na ulicy Mickiewicza, też w szpitalu dla dorosłych chorych na cukrzycę. Też tak naprawdę nic nie robią. Mają to w dupie. Przyjdą, tylko cię obpierdolą, bo coś tam zrobiłeś i kurwa, chuj, to jest ich ciężka praca. Ale wracając, są cięcia, traci na tym tak naprawdę i cierpi pacjent, nie lekarz. Jest coraz mniej lekarz, wszystkie są coraz droższe, coraz ciężej jest je dostać, więc ja przepraszam bardzo. Co ten rząd robi? Co robi? Mogę nawet odpowiedzieć. Kupuję sobie za parę tysięcy 252 nowe telewizory o przekątnie minimum 24 cale do rządu, do Sejmu i Senatu, ponieważ no stare telewizory, które zostały kupione rok temu, już są złe. One się już nie nadają do użytku. Trzeba tak samo przecież dawać pieniądze na paliwo dla senatorów, no przecież oni nie mogą płacić z własnej kieszeni. Na wszystkim, gdzie jest kurwa tylko możliwe, trzeba ciąć, prawda? Cięcia, 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 a traci na tym kurwa tak naprawdę tylko pacjent oraz obywatel. Wiecie ludzie, kurwa, nie wiem co ja mam jeszcze tam powiedzieć. Przez tego vloga nawet nie mogłem się uśmiechnąć do pewnej ładnej dziewczyny, która szła z psem. Jeszcze tak do mnie na spojrzenia, kurwa, tak jest. Nie, dobra ludzie, serio. Może się z nią przejdę i z tym psem. Nie, kurwa. Dobra. NFZ. Podsumowując, co mogę powiedzieć o NFZ-cie polskim? Lepiej, żeby go nie było, tak naprawdę. Nie mam zamiaru tu, wiecie co, bagatelizować czegoś i kurwować i tak dalej, bo to naprawdę nic nie da. Jeden jebany, kurwa, vlog, który zostanie nakręcony i powiedziane, co się o tym dzieje, to jest nic. Zresztą nie tylko ja to zauważam i tak. Zasada jest jedna. Masz pieniądze, zapłacisz, będziesz traktowany jak chuj. Nie masz pieniędzy, płacisz tylko na NFZ co miesiąc. No to jesteś traktowany jak śmieć. Co ja się sam o tym przekonałem i no, przemilczę to po prostu. Ale dobrze, ludzie. To będzie... Co to będzie? To będzie piąty odcinek vloga. Można powiedzieć, to było o NFZ, czyli Narodowym Funduszu Zdrowia, który jest do chuja. A to zdanie i tego vloga kręcił Shadow, który się z wami żegna. Więc jeżeli wam się spodobało, to skomentujcie to. Bardzo chętnie wysłucham waszych opinii. Przeczytam je. Lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Czyli jednym słowem, wszystko co tylko możliwe. Chuje moje dzikie węże. Na razie.